Oto matka moja, oto bracia i siostry moi. A mówię to dlatego, żeby ich usprawiedliwić przed swoją żoną, bo ona po prostu czasami mnie oskarża, że może tak nie bezpośrednio, ale tak pośrednio, że bardziej kocham Chrystusa niż ją. Dlatego, że pewne rzeczy wykonuję dla Chrystusa, chociaż to się dzieje dla innych ludzi, prawda? Przepraszam, że to znowu ja, ale powiem tak, nie chcę, ale musem. Do czego zmierzam? Rodzina to jest bardzo ważna rzecz. Ja sobie zdaję sprawę i przechodziłem przez wiele etapów tej rodzinnej, życia rodzinnego, również w domu rodzinnym. Moja mama, mój tato, bardzo wspaniali rodzice. Oczywiście błędów się nie uszczegli, bo wychowali mnie na chłopca, można powiedzieć, który ciągle jest chłopcem, ale pełen wiary i nadziei i miłości. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o tą tak istotną rzecz, jaką jest rodzina, a tą rodziną właśnie my wszyscy jesteśmy. Rodziną chrześcijan, katolików. I bardzo mnie boli, że brakuje jeszcze nam tej pełnej jedności takiej rodzinnej. Oczywiście w rodzinie różne rzeczy są, ale myślę, że jest taka możliwość, żebyśmy się potrafili zjednoczyć i być tą siłą tego nie tylko narodu, ale całego Kościoła, a przez to innych ludzi, którzy są jak gdyby poza Kościołem. I moim marzeniem od dłuższego czasu, nie wiem, czy mogę mówić o tym, chodzi to o jeszcze jednego naszego członka naszej rodziny, czyli Jana Pawła II, a jestem ze Stowarzyszenia Matki Bożej Dobrej Śmierci. Myślę, że on akurat miał dobrą śmierć, świadectwo prawdziwej śmierci dobrej, którą Bóg mu pozwolił dać nam, żebyśmy wiedzieli, jak żyć dobrze i dobrze umierać. I moim marzeniem jest to takie miejsce w naszym kościele, w naszej kościele łódzkim, w mojej parafii. Jest taki cmentarz Polonii, na którym chciałbym, żeby kiedyś Jan Paweł II wrócił tutaj do naszego kraju i potrafił zjednoczyć nas wokół tego, co mówił, co nauczał. Czyli wokół Chrystusa, a tym Chrystusem w pewnym sensie my mamy być ciałem Chrystusowym, On głową. I myślę, że jest to możliwe, żebyśmy się zjednoczyli naprawdę jako rodzina. Ta rodzina może być różna, to niekoniecznie będzie tylko rodzina Radia Maryja, czy akcja katolicka, czy wspólna taka, czy inna. Zawsze myślałem o akcji katolickiej w sensie takiej Armii Krajowej, czyli wszyscy mogą w tej Armii Krajowej być i bez względu, czy to jest Polak, czy nie Polak. Jeszcze jedno tylko zdanie. Chodzi mi naprawdę o to, żebyśmy potrafili stanowić tą rodzinę i jest to możliwe realnie. Ja wiem, ja to po prostu nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ale wiem gdzieś w sobie to mam, że naprawdę jesteśmy tym narodem, tym drugim narodem wybranym i wierzę, że zmienimy ten świat, ale najpierw musimy zmienić siebie i ja też proszę o pomoc w tym względzie. Dziękuję za pytanie, bo wypowiedź właściwie wielowątkową. Niewątpliwie w tym, tak rozumiem, w tej wypowiedzi Pana jest jakiś ból, ale i także wielkie pragnienie, by Kościół w Polsce zwłaszcza stanowił jedność ludzi wierzących. Ta jedność nigdy nie może być narzucona. Ona musi wypływać z pragnień i otwarcia ludzkiego właśnie na prawdę,
prawdę, która rodzi w miłość, rodzi miłość, z kolei miłość tym bardziej jeszcze otwiera na Chrystusową prawdę. Wymaga to rzeczywiście wielkiego wysiłku, najpierw osobistego, tej gotowości otwarcia się, zrozumienia, że każdy człowiek, dosłownie każdy, nawet nam daleki, jest dzieckiem Pana Boga i że nam zależy na Jego dobru. Ale w tym wszystkim, jak widzimy, trzeba wychodzić z tego myślenia oświeceniowego o człowieku, który jest człowiekiem, bardziej człowiekiem, jak jest tylko człowiekiem, a okazuje się, że bardzo często jest tylko zwierzęciem. Jest się bardziej człowiekiem, kiedy się jest bliżej Pana Boga i tu jest właściwie klucz do tego, abyśmy i my sami wzrastali osobiście w naszym człowieczeństwie i żeby to wzrastanie przyjmowało coraz bardziej głęboki i trwały i budzący nadzieję wymiar społeczny. Na pewno jest to tak, że przedmiotem, musi być przedmiotem nie tylko naszych osobistych wysiłków, ale także wielkiej, wielkiej modlitwy, zwłaszcza różańcowej.